Chodź Marysiu, czytam ci książkę. Olza, piękna wieś. Gdzieś na południu Polski, w województwie śląskim, na granicy polsko-czeskiej, gdzie rzeka Olza kończy swój bieg, leży wyjątkowo śliczna miejscowość Olza. Otacza mnie niezwykła przyroda, wśród której można spędzać czas na długich spacerach. Liczne stawy nadają jej niepowtarzalnego uroku i przyciągają niejednego miłośnika wędkowania. W tym malowniczym miejscu żyją ludzie, którzy obok codziennych zajęć lubią spotykać na licznych festynach i piknikach rodzinnych w parku strażackim lub na polu biwakowym. W tutejszym kościele, domu kultury i szkole działa wiele grup i stowarzyszeń, gdzie i starsi, i młodsi mieszkańcy mogą realizować swoje pasje i marzenia. Dlatego Olzanie słyną z ogromnej miłości do muzyki, śpiewu i tańca. Mieszkańcy znani są również z wielkiego zamiłowania do jazdy na rowerze na co dzień i organizowania wycieczek rowerowych. To właśnie przystrojony kwiatami rower wita i żegna każdego gościa tej małej miejscowości z wielkimi atrakcjami, jaką jest piękna wieś Olza.